której przedstawiliśmy rolę młodego człowieka w Unii Europejskiej. Nie z perspektywy górnookich idei, ale własnymi oczami. Chcemy Państwu serdecznie przekazać wymierne i konkretne korzyści, jakie oferuje nam Unia Europejska. Unia Europejska z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do kwestii rozwoju młodego człowieka. Słusznie zauważają, że to właśnie młodzi są przyszłością świata. Dlatego też Unia wspiera ich w różnych etapach ich życia, począwszy od nauki szkolnej, aż po znalezienie zatrudnienia, czy nawet otworzenie własnego biznesu. Powiedzieli, co jest dla nich wartością dodaną i jak oni postrzegają to w Unii. Ale w tym momencie wracamy już na teren naszego powiatu ostrowskiego. Proszę powiedzieć, który z obiektów, czy znacie jakieś, gdybym powiedział, czy to na poziomie miasta, czy to na poziomie gminy, gdybyście wskazali jakiś obiekt. To jest pytanie nie dla kadry profesorskiej, ale żeby była jasność, tylko dla młodzieży. Obiekt, który wiąże nam się z Unią. Centrum Kształcenia Praktycznego. Doskonałe, nie no, ale wyczułeś, bo Centrum Kształcenia Praktycznego to jest takie moje, nasze ukochane dziecko. Pozyskaliśmy na twardy linie 140 milionów. 140 milionów złotych to jest jeden dodatkowy budżet powiatu ostrowskiego, bo my mamy dziś na poziomie 140-150 milionów. Końcowy sukces i myślę, że wybór będzie dla nas wszystkich jak najbardziej korzystny. To tyle.